Czy koronawirus atakuje wszystkich z taką samą siłą? Czy odpowiedź immunologiczna zaatakowanych osób jest taka sama? No oczywiście, że nie. Jedni ludzie są bardziej odporni, ich system immunologiczny jest mocniejszy, drudzy mają słabszy system immunologiczny. Ale co ciekawe, występują też różnice, jeśli chodzi o rasy. Jedni są bardziej podatni na atak koronawirusa, a drudzy natomiast mniej podatni. I ciekawe dane wykazał Instytut Amerykański APM Research Lab. Są to liczby dotyczące ilości zgonów na 100 tysięcy mieszkańców danej grupy etnicznej. A więc na 100 tysięcy Azjatów było 14,6 zgonów. Na 100 tysięcy czarnych Afrykanów było 34,7 zgonów. Jeśli chodzi o Latynosów, to było 14,9. Jeśli chodzi o białych, 13,1. A jeśli chodzi o przeciętną dla wszystkich Amerykanów, 19,6.